Nieźle. Not bad. Całkiem nieźle. Need some work, musisz jeszcze trochę popracować, ale nieźle. Daj spokój, braciszku. W życiu nie biegałem szybciej. Hej, to są zawody. Musisz być lepszy od wszystkich. Ciesz się lepiej, że przeszedłem na emeryturę. Dawid, przecież jesteś ode mnie dużo szybszy. Potrzebuję cię, abyś narzucał mi tempo. Zrób to dla swojego ulubionego brata. Jesteś moim jedynym bratem, no nie? Posłuchaj, jeśli dobrze to rozegrasz, bieg jest twój. Jeśli pobiegniemy razem, bieg będzie nasz. Cześć mamo, już wróciłem. Jak poszedł trening? Całkiem dobrze. Tylko nie dla tego poganiacza niewolników mojego brata. Nie wiem, on przecież widzi, że jestem gotowy do startu w ten weekend. Jednak ciągle każe mi biegać dodatkową milę. Ach, wydwaj. Halo? Tak? Miałam nadzieję na jutro. Rozumiem. Po prostu chcemy być pewni. 14:30. Dobrze. Do widzenia. Chad. Czy Dawid coś ci mówił? Nie, o czym? Nic takiego, nieważne. Daj spokój, powiedz mi. I cierpię, kiedy tak robisz. Halo? Jest. Do ciebie. Czy to Leslie? Nie wiem, kto to jest. Halo? Tak? Cześć, Les. No wiesz, ja czuję, że jestem gotowy. 3 mile też są szybkie. On chyba próbuje zrobić ze mnie gwiazdę. Poczekaj chwilę. Mam drugi telefon. Słucham? Przy telefonie. Tak, proszę pana. Tak. Wspomniał coś o tym. Ja... Co? Pan żartuje. Tak, halo. Tak, proszę pana. Dobrze. Dobrze, będę tam. Będę. Dziękuję. Dobrze. Do widzenia. Chad. Kto to był? Chad. Pamiętasz ten college w Arizonie, o którym ci mówiłem? Oni chcą, abym dla nich biegał. To oznacza szansę na stypendium. Kto ci powiedział o tym stypendium? Mamo, to wspaniale, gdzie idziesz? Muszę powiedzieć Dawidowi. Co z Leslie? Chcę biec po to stypendium. Proszę. Hej, już po pracy? Zgadnij, co się stało. Co? Siadaj.
Hej, spokojnie, o co chodzi? Nie uwierzysz. Śmiało. Kierownik sekcji lekkoatletycznej z koledżu stanowego w San Angelo zadzwonił do mnie. Widzieli moje czasy. Chcą, abym przyjechał na wywiad i trudny bieg. To dla mnie wielka szansa. To może być najważniejszy bieg w moim życiu. Nie, poczekaj, nabijasz się ze mnie. To świetnie, co na to mama? Znasz ją, jest strasznie podekscytowana. Powinniśmy zadzwonić do taty. Po co? Po co jego w to włączać? Wy dwa jesteście bardzo do siebie podobni. Szkoda, że to powiedziałeś. Miałem nadzieję, że może kiedyś zapomnisz. Zapomnisz? O czym? Zapomnieć, że dawniej szczęśliwa rodzina jest dzisiaj rozbita, ponieważ ojciec przestał się nią interesować? Spójrz prawdzie w oczy, to nie jest tak. Lepiej, żebyś w to wierzył. Ja mówię, jak jest naprawdę. Prawdę o kimś, kto próbuje mówić mi, jak mam prowadzić własne życie, podczas gdy on sam postępuje inaczej? Nie ma mowy. Mama chciała, abyś mi o czymś powiedział. O co chodzi? Co masz na myśli? Och, była zdenerwowana z twojego powodu, ale nie powiedziała mi dlaczego. Co się stało? Leslie, kazałem jej czekać przy telefonie. Muszę... Chad. Usiądź. Dobrze. Słucham. W moich planach nastąpiły pewne przemiany. Zastanawiałem się, jak ci o tym powiedzieć. No, co to za wielka sprawa? Być może umrę. Racja. Ja też. Wszyscy jesteśmy śmiertelni. Liczy się to, co robimy razem, prawda? Mówię poważnie. Chad. To coś więcej niż kaszel. Ja mam raka. Co? Przecież ty masz tylko 23 lata. Dawid. Jeszcze nie umarłem. Pokonam to. Co mogę dla ciebie zrobić? Czego potrzebujesz? Potrzebuję ciebie i taty. Proszę, nie teraz. Hej, nie uważasz, że czas skończyć z tą zabawą? Nie obwiniaj Boga. Dlaczego? Co dobrego Bóg uczynił mamie i tacie? Co dobrego uczynił tobie? Przepraszam, ale ja już w to nie wierzę. Wszystko, czego nauczyłem się w życiu, przyjmowałem bez pytania. Lecz teraz? Muszę sobie to wszystko poukładać. Wierzę w Boga, Ojca Stworzyciela Nieba i Ziemi. Wierzę w pusty grób i odsunięty kamień. Jezus zstąpił z nieba, by uratować nas od śmierci. I believe in the Lamb who was bruised.
Sobota, dzisiaj mam bieg. Pierwszy raz bez Dawida. Wiesz przecież, że gdyby mógł, to by poszedł z tobą. Lekarze powiedzieli, że powinien leżeć, aż... Wiem. Tylko... Jak życie może się tak pokomplikować? Sądziłem, że tego typu rzeczy nie przytrafiają się chrześcijanom. Chrześcijanie nie są doskonali. Przestań na chwilę. Twój syn jest chory. Brakuje nam pieniędzy, jest tak od kiedy... Wiem, że jest ciężko. Twój ojciec pozostawił wielką pustkę. Ale muszę sobie jakoś radzić. I ty tak samo. Bóg czuwa nad wszystkim. Nasłuchałem się już tych układanych odpowiedzi. Potrzebuję czegoś więcej. Słyszę, co mówisz, ale tego nie widzę. Zbyt wiele zadanych i odniesionych ran, zbyt wiele przeciwności i załamań. Sposób, w jaki reagujemy na nasze teorie, sprowadza nas ku rzeczywistości. Talk is too deep to taste.
Jak poszło? Dawid! Chyba jest ze mną gorzej. Dlaczego nie zadzwoniliście? Macie numer. Nie pozwolił nam. Chad, miałeś ważny bieg. Chodzi o twoją przyszłość. Poza tym, to ja jestem twoim trenerem, no nie? A co z twoją przyszłością? Co mamy robić? Jesteś chory. Nawet się nie zakwalifikowałem. Nie jestem pewny, czy tego dalej chcę. Po co? Może masz szczęście, że chorujesz. Uspokój się. Nie mów tak. Czasami życie jest pogmatwane. Ale pomyśl o przyjemnych chwilach, jakie mieliśmy razem. Będzie tego więcej. Skąd masz taką pewność? Przecież nie możesz stąd wyjść. Nie chcesz wiedzieć, dlaczego ciebie to spotkało? Jasne, że tak. Chcę. Skoro Bóg dał mi tego raka, On sam mnie przez to przeprowadził. Bez Niego byłbym bezradny. Bez nadziei. Nigdy nie wściekasz się na Boga? Pewnie. Czasami. Jednak ciągle mu ufam. Jak? Nie wiem. Po prostu ufam. Na tym polega wiara. On jest niesprawiedliwy. Hej! Ja się nie poddaję. Być może pozostało mi te 2 miesiące życia. Ale ile miałem lat? 20? Przed nami bieg. Jak zły był twój czas? Koło 12 minut. Gorzej niż miałem w drugiej klasie. Przepraszam. Zatem musimy ciężej trenować. Jesteś w stanie zdobyć minimum czasowe. Prawdopodobnie nie będę mógł tam być, lecz znam kogoś, kto może. Z kim chcesz, abym pojechał? Z Bogiem? A może i tatą? Nie, dzięki. Pojadę sam. Nigdy nie jesteś sam, czy ci się to podoba, czy nie. Bóg jest zawsze obok. Oni obaj kochają cię bardziej, niż ci się to wydaje. Nie potrzebuję tego rodzaju miłości. Przez nią widziałem gniew, przebieg rozwodu i ból. Miłość cierpliwa jest, łagodna. Miłość nie jest jednak ślepa. Miłość to Bóg i tym też jest Jego Syn.
Mówię ci, że ze mną wszystko w porządku. Chciałbym jedynie, żebyś tu był, to wszystko. Pamiętaj o utrzymaniu własnego tempa. Nie patrz na innych. Wiem, wiem. Wyglądasz na radosnego dzisiaj. Co się stało? Miałem niespodziewanego gościa. Jest mu szczerze przykro, że cię tu nie ma. Czyżby? Jak długo zostaje u ciebie? Wyjeżdża jutro w nocy. Dobrze, to znaczy, że się z nim rozminę. Modlę się o ciebie. Chad, ty odrzucasz Boga, tatę i modlitwę. Te rzeczy były kiedyś dla ciebie takie ważne. Uważaj, gdzie cię to zaprowadzi. O mnie się nie martw. To ty jesteś obiektem naszych trosk. Dobra. Trzymaj się. Pa. Chad Warren? Tak. Obserwowałem twoje ostatnie kroki na bieżni. Będziesz musiał popędzić za tym facetem. Tak. Dalej uważamy, że masz duże możliwości. Stypendium może być twoje, ale musisz pokazać, że naprawdę tego chcesz. Chcę. To dobrze, ponieważ jeśli chodzi o ciebie, ten bieg jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu. Za pół godziny na bieżni. Mogę cię o coś spytać? Pewnie. Kiedy urosnę, czy też będziesz moim bratem? Chad, tego nie możesz zmienić. I nigdy o mnie nie zapomnisz? Jak mogę o tobie zapomnieć? Jesteś moim bratem. Posłuchaj. Już od dawna chciałem ci to dać. Bóg jest naszym świadkiem. Na zawsze, bracie. Ej, chłopcy, kłaść się. Tato, mogę cię o coś spytać? Jasne. Czy kiedy będę duży, to też będziesz moim tatą? Zawsze będę twoim tatą i to się nigdy nie zmieni. Obiecujesz? Synku, najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest to, żebyśmy się kochali. Pamiętaj o tym. Chłopcy, modlitwa. Tato. Boże. Sorry. Ja przepraszam. Czujemy się pewni w chwilach chwały, gdy wszystko gra. A nagle czas ten odpływa. Poruszając się, nie widzimy niebezpieczeństwa, jakie czyha w naszej wędrówce.
place to go. Szukałeś beznadziejnie, ganiałeś bez tchu, ale ja stoję na skale, jestem całkiem bezpieczny, nawet gdy wszystko wokół rozpada się i ginie. I am on the rock.
Nie wierzę. Powiedz, że żartujesz. Zdajesz sobie sprawę, co cię ominie? To jest lato, stary. Wszystko się będzie działo. A ty będziesz marnował swój czas na jakąś podróż misyjną do jakiegoś kraju, gdzie nawet nie mówią po angielsku. Chris, mama mówi, że masz przyjść na obiad. Już. Sam nie wiem. Chciałbym mieć w tym roku inne wakacje, które coś by znaczyły. Inne? Powiem ci, co będzie inne. Znajdziesz się w obcym kraju, śmiertelnie znudzony. Ja zostaję w Stanach, kraju wolności, domu dla odważnych i zamierzam się dobrze bawić. Opowiem ci o wszystkim, jak wrócisz, w porządku? Dobra, na razie. Sami nie jesteśmy wcale tacy silni, ale przecież nie jesteśmy opuszczeni. Doszliśmy do miejsca, w którym kończymy tę grę. Jesteśmy uzbrojeni i niebezpieczni. Cześć, Chris. Chad, witaj w domu. Jak wakacje? O, człowieku, było, nie uwierzysz. A jak twoje doświadczenie za południowej granicy?
Było wspaniale. Mówię poważnie. Nigdy w życiu się tak nie ubawiłem. Widzieliśmy tysiące nawróceń, setki młodych wywracających świat do góry nogami dla Boga. Robiliśmy uliczną pantomimę, grała Petra. Mówię ci, było niesamowicie. Jest takie miejsce, do którego możesz dotrzeć, zupełnie niewiarygodne. Jest taki najwyższy szczyt, na który możesz się wspiąć, zupełnie niewiarygodny.